Prześledźmy teraz historię pewnej gwiazdy w wielkim uboku Magellana, galaktyce sąsiadującej z naszą. 170 tysięcy lat temu taka gwiazda o masie rzędu 10 mas Słońca właśnie dopalała resztki paliwa jądrowego. Już dawno prawie cały wodór zamienił się tam hel, hel w tlen i węgiel, węgiel w jeszcze cięższe pierwiastki, krzem, siarkę. Te z kolei zamieniały się w żelazo i tak energia gwiazdy była już na wyczerpaniu. Takie jądro miało mniej więcej masę Słońca, ale promień znacznie mniejszy, promień rzędu promienia Ziemi. I nagle, w ciągu jednego ułamka sekundy, kiedy rzeczywiście wyczerpało się paliwo jądrowe i zabrakło energii podtrzymującej gwiazdę w równowadze, to żelazne jądro promieniu Ziemi nagle skurczyło się do rozmiarów rzędu 10 km, tworząc tak zwaną gwiazdę neutronową. Wyobraźmy sobie, jaki to był straszny kataklizm, bo poza tym 10-kilometrowym jądrem mamy pozostałe substancje, które nagle pod sobą poczuły straszliwą próżnię. 10 km kula o promieniu 10 km próżni. W związku z tym te zewnętrzne warstwy zaczęły się zapadać z prędkością równą prawie 1/3 prędkości światła. Dotarły do tego małego jądra, następnie odbiły się od niego, potem zderzały się z jeszcze bardziej zewnętrznymi warstwami, które dalej na to jądro spadały. Powstała taka fala uderzeniowa, która dalej brnęła przez materię, wytwarzając pierwiastki cięższe od żelaza. Wreszcie ta fala uderzeniowa odrzuciła najbardziej zewnętrzne części gwiazdy. Widzimy właśnie taką gwiazdę, zbliżamy się do niej, nagle dochodzi do zapaści tego jądra i te zewnętrzne warstwy zostają odrzucone w takiej właśnie otoczce. Wytwarza się tam olbrzymia energia rzędu właśnie 10 do 46 dżuli i okazuje się, że ponad 90% tej energii jest unoszone przez neutrina. 24 lutego 1987 roku fotony i neutrina z tejże gwiazdy dotarły wreszcie po 170 tysiącach lat do Ziemi. Tutaj ziemianie mogli gołym okiem zaobserwować wybuch supernowej po raz pierwszy od czasów Keplera 1604 roku, a spośród 10 do 20 neutrin, które przeszły przez Ziemię, Kamiokande zarejestrowało 12, podobny detektor amerykański IMB 8. Więc znowu, podobnie jak w przypadku Davisa, tutaj mamy do czynienia z rejestracją dosłownie kilku sztuk tych neutrin spośród tak olbrzymiego strumienia. W ten sposób po raz pierwszy zaobserwowano inną gwiazdę właśnie za pomocą nie światła widzialnego, już nie fal radiowych, ale neutrin. A tutaj mamy kilka portretów supernowych wykonanych przez satelitę Chandra. To jest właśnie tak, jak dziś wygląda w lewym górnym rogu ta supernowa z 1987 roku. Widać, ta otoczka już nieco odbiegła. Im starsza supernowa, tym te otoczki odrzucone są jeszcze bardziej. To jest supernowa, która wybuchła w roku 1572, a ta była opisana w chińskich kronikach w roku 386. Dzisiaj ta otoczka odeszła już tak daleko. I wyobraźcie sobie Państwo, że ta właśnie fala uderzeniowa, która tam wtedy powstaje, jest to jedyny we wszechświecie sposób wytworzenia pierwiastków cięższych niż żelazo. Wydawałoby się nam, że kamień z Księżyca to taka bardzo cenna pamiątka i nie jeden z nas marzyłby sobie, żeby taką posiadać. Otóż prawie każdy z nas ma pewnie przy sobie pamiątkę po wybuchu supernowej. Nie ma innego sposobu na wyprodukowanie złota czy srebra. Całe złoto czy srebro, które jest wokół nas, powstało w wybuchach supernowych. Te zdjęcia nie są zrobione teleskopem promieniowania widzialnego. One są wykonane za pomocą detektora promieni rentgena.
Tutaj kolor odpowiada po prostu innym długościom fal rentgenowskich. I to od razu wprowadza nas w trzeci temat dzisiejszego wykładu, mianowicie promienie rentgena. Odkrył je oczywiście Wilhelm Röntgen w roku 1895. Dostał za to pierwszą w historii Nagrodę Nobla. Następnie było jeszcze kilka Nagród Nobla za rozmaite odkrycia dotyczące promieni rentgena. Stosunkowo szybko znalazły one zastosowania w medycynie, w technice, ale do badania kosmosu nie potrafiono ich użyć. Po pierwsze dlatego, że są one silnie tłumione przez atmosferę. Po drugie, że bardzo trudno jest wykonać zwierciadło, które odbija, a nie pochłania takie promienie. Tutaj możemy sobie zobaczyć rozmaite długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Widzimy, że atmosfera przepuszcza tylko promieniowanie widzialne i fale radiowe, natomiast nie przepuszcza w szczególności promieni rentgena. Te twardsze dochodzą gdzieś na wysokość 30 km, gdzie mogą być studiowane za pomocą balonów, ale te o nieco niższych energiach możemy studiować już tylko za pomocą rakiet i sztucznych satelitów. Szansa pojawiła się po II wojnie światowej, kiedy to Amerykanie przejęli bardzo dużo rakiet V2 po zajęciu Niemiec. Tych rakiet było tak dużo, że nie tylko wystarczyły do wykonania rozmaitych testów wojskowych, ale udostępniono je także naukowcom do badań. I Herbert Friedman z MIT użył takiej właśnie rakiety V2 i detektora Geigera na niej umieszczonego do wykrycia promieni rentgena emitowanych przez Słońce. Okazało się jednak, że natężenie było bardzo słabe i upadły nadzieje na możliwość zaobserwowania promieni rentgena pochodzących od innych gwiazd, bo detektory musiałyby być co najmniej 100 razy czulsze, żeby wykryć promienie rentgena od najbliższej gwiazdy. Niemniej jednak kontynuowano badania Słońca i w bardzo sprytny sposób, wykorzystując zaćmienie Słońca, stwierdzono, że promienie rentgena pochodzą głównie z plam słonecznych i z korony. Po prostu czekano, aż Księżyc odsłoni plamy, to natężenie promieni rentgena wzrosło. Podjęto też próby uzyskania obrazu fotograficznego Słońca. Skonstruowano w tym celu taką kamerę obskura, ale niestety rakieta się obracała i to spowodowało, że obraz był bardzo rozmyty i nieczytelny. I tu na arenę wchodzi nasz trzeci bohater, Riccardo Giacconi. Wpadł on na pomysł, jak wykonać zwierciadło, które skupia promienie rentgena. Otóż promienie rentgena mogą być odbijane tylko pod bardzo małym kątem i w związku z tym takie zwierciadło musiałoby być bardzo, bardzo, bardzo długie. Giacconi wpadł na pomysł, żeby to zwierciadło po prostu pociąć na kawałki i zsunąć je razem i to mniej więcej wygląda w ten sposób. Również marzył o tym, żeby takie zwierciadło wynieść na orbitę okołoziemską. Trudno mu było kogokolwiek przekonać do tych badań, bo natężenie promieniowania od Słońca było tak małe, że nie dawało żadnych nadziei na obserwowanie czegokolwiek innego. On jednak wpadł na pomysł, żeby rozreklamować to swoje zwierciadło jako urządzenie użyteczne do celów medycznych, do diagnostyki medycznej. Uzyskał więc fundusze, skonstruował pierwsze takie zwierciadło. Niestety całe to zwierciadło ważyło kilka ton i nie było absolutnie możliwości wyniesienia go w rakiecie. Giacconi nie przestawał jednak pracować nad konstrukcją takiego detektora, który mógłby być wyniesiony w rakiecie. I znowu, żeby do tego doprowadzić, bardzo dobrze wykorzystał atmosferę polityczną panującą w Stanach przed wyprawą Apollo. Wtedy nie było żadnych granic, jeśli chodzi o fundusze przeznaczone na ten program. Giacconi głosił, że no tak, skoro mamy tam wysłać ludzi, to musimy najpierw sprawdzić, czy tam nie ma niebezpiecznego dla nich promieniowania rentgena. I w ten sposób rzeczywiście udało mu się uzyskać fundusze na kontynuowanie badań i rzeczywiście stworzył taki detektor, który miał rejestrować promieniowanie X pochodzące od Księżyca. Ten jego teleskop ołowiany ciągle był za ciężki, poleciały więc trzy takie klasyczne liczniki Geigera. Rakieta Aerobee, którą widzicie tu Państwo na zdjęciu, wystartowała w roku 1962 i rzeczywiście dokonała tych pomiarów Księżyca,
ale Giacconi wiedział, że ta rakieta będzie się obracała. I to, co było przyczyną klęski jego poprzedników, bo rozmazało obraz fotograficzny, dla niego było źródłem sukcesu. Bo pomimo, że oficjalnie miał się zajmować fotografowaniem Księżyca, to dzięki temu, że rakieta się obracała, mógł sobie obejrzeć całe niebo. I rzeczywiście 18 czerwca 1962 roku liczniki zarejestrowały ponad 100 fotonów promieni rentgena na sekundę, pochodzących z jakiegoś kosmicznego źródła, innego niż Słońce, innego niż Księżyc. Początkowo nie udało się zidentyfikować, co to za źródło, dlatego że jego liczniki nie potrafiły dobrze określić kąta, z którego to pochodzi. Po latach zidentyfikowano to źródło i nazwano X1. Znajduje się ono w gwiazdozbiorze Skorpiona. Okazało się, że to źródło emituje 1000 razy więcej energii w promieniach rentgena niż energii widzialnej. Zupełnie inaczej niż nasze Słońce. Potem jeszcze udało mu się odkryć 2 kolejne źródła w Łabędziu i w Mgławicy Krak. I tam udało się to zidentyfikować znowu dzięki zakryciu przez Księżyc. Po prostu naukowcy patrzyli, jak Księżyc przesuwa się na tle gwiazd i w momencie, kiedy odsłonił tę gwiazdę, znowu to natężenie promieniowania wzrosło. Okazało się, że to źródło emituje 10 miliardów razy więcej energii w promieniach X niż Słońce. Więc zupełnie zaskakujące odkrycie. Proszę zobaczyć, wydawało się po zmierzeniu, ile wysyła Słońce, że obserwowanie promieni X pochodzących od innych gwiazd jest zupełnie beznadziejne. Giacconi okazał się tu naprawdę prawdziwym naukowcem i postanowił sprawdzić eksperymentalnie to założenie. I rzeczywiście udało mu się wykazać, że istnieją w kosmosie źródła takie, o jakich nam się nie śniło. Potem zastosowano nowe techniki, liczniki proporcjonalne zamiast liczników Geigera, specjalne kolimatory, które powodowały, że udawało się uzyskiwać obraz z dokładnością już do 1 sekundy łuku. Nauczono się stabilizować rakiety, żeby wreszcie przestały się obracać. I te techniki przyniosły oczywiście natychmiast nowe odkrycia. W 1965 roku odkryto pierwsze pozagalaktyczne źródło promieni rentgena w galaktyce w Pannie M67. Tego dokonał właśnie znany nam już Friedman. W rok później zidentyfikowano źródło Scorpius X1. Okazało się, że jest to znana wszystkim dobrze gwiazda 13 wielkości, niepozorna, jeśli oglądać ją przez zwykły teleskop. W kolejnym roku zidentyfikowano gwiazdę odpowiedzialną za źródło Cygnus X2. Bardzo ciekawe było odkrycie w latach 60. pulsacji w Krabie. Okazało się, że podobnie jak oglądana przez teleskop gwiazda pulsuje, tak samo oglądana w promieniach rentgena pulsuje z częstością więcej co 30 sekund. W kolejnych 4 latach odkryto ponad 50 nowych źródeł promieni X. Ale prawdziwym przełomem był satelita. Dlatego, że do tej pory taka rakieta mogła dokonywać obserwacji tylko w ciągu kilku minut swojego lotu. Tymczasem satelita mógł całymi godzinami i dniami obserwować wybrane fragmenty nieba. Pierwszym satelitą był satelita Uhuru, wystrzelony z Kenii. Uhuru znaczy w języku suahili wolność. I rzeczywiście ten satelita wyniósł wreszcie na orbitę teleskop rentgena według projektu Giacconiego. Udało się to zrobić na tyle lekki, a z drugiej strony rakiety nośne już mogły wynosić tak duże ciężary, że ten teleskop wyniesiono na orbitę. Wykrył on 339 nowych źródeł i rozwiązał m.in. zagadkę Centaurusa i Scorpiusa. Dlaczego one emitują tak dużo energii? Okazało się, że tak naprawdę są to ciasne układy podwójne. Gwiazda neutronowa i duża gwiazda, zwana przez astronomów olbrzymem, okrążające się wzajemnie. Pole grawitacyjne od gwiazdy neutronowej jest tak silne, że wysysa materię z tego olbrzyma. Ta materia, spadając na gwiazdę neutronową, tworzy taki wirujący dysk i ten dysk, kiedy uderza w powierzchnię gwiazdy neutronowej, emituje właśnie promienie rentgena. Takie okazało się rozwiązanie tej zagadki. Potem wystrzelono nowe satelity, pojawiły się nowe odkrycia. Odkryto, że układ Cygnus 1 jest prawdopodobnie układem podwójnym, ale już nie z gwiazdą neutronową, tylko z czarną dziurą. Odkryto kwazary. Dzisiaj wydaje się, że to są najprawdopodobniej czarne dziury w centrach galaktyk. Tam materia wirując spada na czarną dziurę i promieniowanie rentgena jest emitowane na skutek zgniatania pola magnetycznego, które nie może wpaść do czarnej dziury.
Odkryto, że gromady galaktyk są źródłem promieni X. Konkretnie odpowiedzialny jest za to gaz, który tam jest skupiany w centrach galaktyk. Wreszcie dzisiaj dokładność pomiarów pozwala już na badanie reakcji termojądrowych zachodzących na powierzchni gwiazd neutronowych. A oto jest szczyt techniki rentgenowskiej ostatnich lat. Satelita rentgenowski Chandra, wystrzelony w 1990 roku. Jest on wyposażony w kamery CCD, które tworzą obrazy o rozdzielczości kątowej pół sekundy łuku i potrafią mierzyć różne energie promieniowania rentgenowskiego. Widzicie tutaj Państwo zdjęcia zwierciadeł wykonanych właśnie według tego oryginalnego pomysłu Giaconiego. A to są te obrazy, które już Państwu pokazywałem. Rzeczywiście uderza ich wysoka jakość. Podsumujmy. Trzej laureaci zeszłorocznej Nagrody Nobla to naprawdę wielcy wizjonerzy. Podjęli się zadań, wydawałoby się, zupełnie niewykonalnych. Raymond Davis postanowił zmierzyć neutrina ze Słońca, przy czym musiał wyodrębnić 17 atomów argonu z ponad 615 ton substancji. Masatoshi Koshiba wyłowił 12 neutrin z supernowej spośród 10 do 17, które trafiły w detektor. Riccardo Giaconi doprowadził do tego, że dzisiaj możemy uzyskiwać obrazy rentgenowskie z rozdzielczością pół sekundy i rejestrować tak słabe sygnały jak 0,00003 fotonu na centymetr kwadratowy na sekundę z odległego kwazara. Rzeczy, które nikomu wcześniej się nie śniły, udało im się zrealizować właśnie dzięki tej wizji, dzięki tej pasji badawczej. Dziękuję.